No dobra, to dalej. Działamy. No to weź jakiś klaps. Klaps, akcja. Ja, proszę pana, jestem reżyserem kina akcji. O. Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Cześć, Konrad Kasprzak. Bardzo serdecznie witamy na kanale Preston Innovations Polska. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Jak widzicie, jestem z Konradem z radomskiej drużyny Method Feeder. Konrad jest jednym ze zwycięzców świątecznego konkursu. Nagrodą było wędkowanie ze mną. Bardzo jest mi miło, że Konrad mnie wytypował do wspólnego wędkowania. Tematem wędkowania będzie dystansowe łowienie na Method Feeder na zbiorniku Jagodno. Zatem zapraszamy na film. Zapraszamy. Roboty! To jest chyba czwarty albo piąty zarzut. Przytrzymałem zestaw trochę dłużej i branie miałem po ponad 10 minutach. Ryba jest już blisko brzegu. Słyszałem węzełek, który łączy strzałówkę z żyłką główną. On przechodzi już przez przelotkę szczytową, więc już mam tu rybę blisko. A to lin jest! Ale się przygoda rozpoczęła. To jest lin. Lin miał być niespodzianką i dodatkiem do dzisiejszego łowienia. Okazało się, że zaczynamy ten dzień od niespodzianki. Zobaczcie, to jest ponad 40-centymetrowa rybka. Ja tutaj mam miarkę, co prawda do 30, no ale to ma prawie 45 centymetrów, myślę, lin. Przepiękna ryba. Kurczę, ale niespodzianka, cieszę się. Taka piękna ryba zasługuje na wypuszczenie. Wrzuciłbym go najchętniej z ręki, ale nie mam dostępu, więc spod wieraka. Delikatnie. No dobra, co nawijać? Fajne wędkowanie przed nami, ale trzeba odpowiednio przygotować zamętę i pelet. Muszę wziąć pod uwagę to, że będziemy łowić dystansowo. Zamierzam rozpocząć od 100 metra, więc to jest dosyć wymagająca odległość. I druga taka rzecz, którą biorę pod uwagę, jest to, że tutaj jest dosyć dużo leszczy. Ja chcę te leszcze łowić, bo zdaję sobie sprawę, że to będzie główna ryba, która dzisiaj będzie brała. Przyłowem może być jakiś jaś. Jakby się trafił złoty karaś, no to będzie spełnienie marzeń. No i oczywiście między tymi leszczami mogą się też trafić karpie. Więc na takie ryby jestem ukierunkowany. Mam zanętę na mączce rybnej 50x50 Method Paste Green. Tej zanęty przygotuję 1,5 takiego pojemniczka. Myślę, że taka ilość wystarczy, a tam nie będę nęcił. To jest tylko towar potrzebny do wypełnienia koszyczka zanętowego, więc 1,5 miarki. Jak dałem 1,5 miarki, to pół miarki wody i to jest wystarczająca ilość, żeby dobrze przygotować tą zanętę. Zanęta wydaje się dosyć mokra, ale z doświadczenia wiem, że większość zanęt Sonobites trzeba mieszać w proporcji 1 do 3. Jedna część wody, 3 części zanęty i większość zanęt będzie dobra. Więc pozostawiam to, później przetrę na sicie. Następny element bardzo ważny do nęcenia to jest pelet. W związku z tym, że będę łowił daleko, wybrałem sticky pelet, czyli pelet taki, który jest bardziej klejący. Zależy mi na tym, żeby pelet się dobrze trzymał podajnika, żeby nie obsypał się z tego podajnika w czasie zarzutu, w czasie uderzenia o wodę. Chodzi o to, żeby pelet dotarł na dno w podajniku i tam powoli się obsypywał i wawił ryby. Wykorzystuję całą paczkę, to jest 650 gramów. Napisane jest, że na tą ilość trzeba dodać 150 ml wody, więc ja tak uczynię. Mam tutaj pojemnik, w którym jest oznaczenie mililitrów, więc skorzystam z tej miary.
mniej więcej 150 ml, lepiej dodać mniej niż więcej, bo zawsze mogę dodać później. Myślę, że to będzie ok. Więc całą tą zawartość wlewam do tego peletu. Pozostawiam, myślę, że za jakieś pół godziny, jak przygotuję sobie stanowisko, pelet będzie gotowy do łowienia. Może w międzyczasie go jeszcze przemieszam, żeby wilgoć z dna wydobyć na górę tego peletu. Po chwili zanęta przeschła, ale są grudy, które rozbiję na sicie. Wykorzystuję 3 mm sitko. Minuta i mieszanka będzie puszysta i ładna i gotowa do łowienia. Pewnie później w czasie wędkowania ona będzie przesychać, więc trzeba będzie ją dodatkowo gdzieś tam dowilżyć, ale to nie będzie problemem. Zapomniałem dodać, że jeszcze mam zamiar dodać troszkę grubszego peletu, 3 mm peletu halibutowego, ale dosłownie dwie garście, żeby takie były czarne akcenty w tym pelecie. Zanęta i pelet są gotowe, więc mogę przygotować miks na rozpoczęcie wędkowania. W związku z tym, że nie wiem, co będzie działać, więc zastosuję mieszankę zanęty z peletem, mniej więcej 1:1. Ja to odmierzam garściami. W okrągłej miserce najwygodniej mi się miesza, więc biorę po prostu dwie garści peletu, tak samo zanęty. Mam taką niewielką porcyjkę, więc mieszam sobie w tej misce. Ale teraz trzeba dopilnować, żeby to było dobrze sklejone. Mam wrażenie, że jest troszkę za suche, więc dodam odrobinę wody. Jeśli się łowi na tak dużym dystansie, to lepiej przygotować troszkę za bardzo sklejony miks niż za suchy. Wolno skręcam żyłeczkę, więc jest rybeczka. Dobra, już poważnie teraz. Teraz było bardziej wyraźne branie. Wtedy ryba odpuszczała, tym razem ryba zaczęła przyginać szczytówkę. No i jest coś następnego, zobaczymy co to będzie. Nie ma szaleńczych odjazdów, więc to nie będzie karp. Ale już boję się oceniać, co to za ryba, bo byłem pewny, że mam leszcza, a się okazało, że to był lin. Za 40 metrów wszystko się okaże. Tamto branie było 10-11 minut, mniej więcej to było po 8,5 minucie, więc blisko 10 minut są brania, z tego co widzę. Więc teraz będę tak troszkę dłużej przytrzymywał podajnik już regularnie. Ryba już jest blisko, bo słyszałem odgłos. Ło! Silne makarczycho. Taki piękny leszczyk. Piękny jesteś, wypuszczam cię. Przytrzymamy go. O, już jest gotowy. Ręce umyte, podbierak brudny, ale zaraz mam nadzieję znowu go wybrudzę. Jadę po kolejną rybkę. W związku z tym, że łowię na bardzo dużym dystansie, odmierzyłem na kijkach 100 metrów, no nie jestem w stanie tam zanęcić żadnym dużym koszykiem do nęcenia. Polegam tylko na wędce, którą łowię, dlatego też stosuję największy podajnik Banjo XR, rozmiar L, o gramaturze 60 gramów i mam taki plan, żeby powiedzmy przez początkowe pół godziny przerzucać w miarę szybko, nie wiem, co 3-4 minuty ten podajnik, żeby stworzyć tam parę powiedzmy takich placyków peletu z zanętą, a później już będę troszkę dłużej przetrzymywał podajnik w wodzie, oczekując na branie. Oczywiście będę też obserwował stoper, po jakim czasie następują brania i będę też reagował, jeśli chodzi o częstotliwość przerzucania.
Przyznam się, że nie mogłem się doczekać tego wędkowania, bo uwielbiam ten zbiornik, ale też bardzo lubię dystansowe łowienie, więc każde wyjście nad fajną wodę i takie wymagające łowienie jest dla mnie rozwijające. No, im więcej rzutów oddam, zdaję sobie sprawę, że tym będę troszkę lepszy w zarzucaniu zestawu, a to jest bardzo ważne, żeby to robić powtarzalnie i celnie, więc dlatego też łowię na klipsie, żeby za każdym razem łowić mniej więcej w tym samym łowisku. Do wędkowania przygotowałem kij Distance Master 4,20 do 120 gramów. To jest najdłuższy, najpotężniejszy kij w ofercie Prestona. Uważam, że świetny do łowienia na takim dystansie. Do tego kołowrotek Intensity 720. Na kołowrotku żyłka 18. Chodzi o to, żeby poleciało to wszystko bardzo daleko, ale przy tak ciężkiej żyłce na kołowrotku obowiązkowa jest strzałówka, więc mam strzałówkę wykonaną z żyłki 0,28, 15 metrów. To jest taki mój sprawdzony sposób na dystansowe łowienie, czy karpi, czy w tym przypadku pewnie leszczy i być może karpi. Więc zestaw się niczym nie różni, jadę dalej. Niedawno w ofercie Prestona pojawiły się nowe trzonki ICS XL, to jest dłuższy trzonek z gumką w kształcie, tak jak są lotki. Zadanie tego trzonka jest takie, żeby zestaw poleciał dalej i celnie. Ja już, to nie jest moje pierwsze łowienie przy wykorzystaniu tych trzonków, więc wiem, jak świetnie działają, więc jeśli nie próbowaliście, to naprawdę polecam. Myślę, że będziecie zadowoleni z tego, jak pracują. Pasują do wszystkich podajników z serii ICS, więc można zarówno łowić podajnikami Banjo XR, Flat Method Feeder, ale także innymi, które są w tej serii. Taką główną zaletą tego trzonka jest to, że on bardzo dobrze stabilizuje podajnik w czasie lotu. Podajnik leci po prostu jak strzała, bardzo szybko po zarzucie się prostuje. Nie ma zawirowań, które powstają przy krótszym trzonku, więc ten podajnik leci bardzo równo. No i dzięki temu możemy zyskać oprócz celności kilka takich dodatkowych metrów, a to jest bardzo ważne przy dystansowym łowieniu. Kurczę, dosyć szybko miałem kolejne branie, już po 3 minutach. Na szczytówce miałem wyraźną sygnalizację, że coś tam się zaczepiło, ale musiałem wykonać tak bardzo zamaszyste zacięcie. No, wędziskiem dotknąłem prawie trawy za plecami, więc przy tak dużym dystansie po prostu trzeba zacinać, dokręcając jeszcze kołowrotkiem do momentu, aż poczujemy rybę. Nie można się poddawać i robić takiego zacięcia o długości metra czy dwóch, no bo to jest w wielu przypadkach za krótkie. Ryba tutaj dosyć łatwo daje się podprowadzić. Zobaczymy, co to będzie. Może krąb jakiś, bo aż za łatwo to wszystko idzie. Co to jest? Chyba płoć. Niewiele płoci złowiłem na metodę, a tutaj się udało. Płoć już potarle, szczuplutka. Trochę zniszczoną łuskę ma, ale szóstkę waftersika zassała. Zobaczcie, taka rybka, oczywiście ją od razu wypuszczam. Szczuplutka płotka, trochę wymęczona tarłem. Z drugiej strony wygląda nieco lepiej, ale już płaściutki brzuszek, widać, że to jest już wytarta ryba. Płyń, kochana! Zobacz, już jest na trzonku zestaw. A, trzonkę zrobiłeś, tak? Wszystko okej. 0,28. Jakiś tam przypon, jak chcesz sobie wymieniaj. Nie miałem jeszcze w ręku, powiem szczerze. No to zobaczysz, no. Ale wędeczka, sztosik. Żeby zarzucić zestaw na tak dużą odległość, bardzo ważna jest technika rzutu. Szerzej ten aspekt łowienia przedstawiłem w filmie Duże leszcze z dużej odległości, więc jeśli chcecie się z tym zapoznać, to zapraszam na film. Link do filmu pojawi się tutaj. Chciałem zwrócić też uwagę na ustawienie wędziska. Zazwyczaj jak łowię na zawodach, to uchwyt do wędki sobie montuję na tej nodze, żeby tutaj mieć wszystko pod ręką. Natomiast dzisiaj jest przyjemne wędkowanie z Konradem. Rozmawiamy sobie, więc chcę mieć troszkę więcej miejsca na stanowisku, dlatego uchwyt mam założony tutaj i przedni uchwyt
jest tak ustawiony, że wędka z żyłką tworzy mniej więcej kąt, nie wiem, pewnie z 80 stopni. Normalnie jak łowię na metodę, to aż tak mocno nie dociągam kija do brzegu, nie tworzę takiego kąta, bo zdaję sobie sprawę, jak łowię karpie, że te karpie biorą na tyle mocno, że nawet jak kąt jest niewielki, to ja te brania zauważę. Natomiast tutaj główną zdobyczą najprawdopodobniej będą leszcze, więc te brania tych leszczy z tak dużej odległości przy rozciągliwej żyłce, no nie będą takie dynamiczne, to będą delikatne brania. No może nie będą tak delikatne jak zimą, ale to będą no mniej wyraźne ugięcia jak brania karpi. Dlatego w ten sposób ustawiam wędkę. Wyginam też dosyć mocno szczytówkę, tak jakby wstępnie tą żyłkę naciągam. Podajnik mam 60-gramowy, więc zakładam, że tego podajnika tak łatwo nie przesunę, że on tam na tym dnie troszkę się kotwiczy. Wstępnie tak naciągam tą żyłkę, wyginam szczytówkę, żeby dobrze widzieć brania odpuszczane, że jak się szczytówka wyprostuje, to też wiem, że to jest branie, bo leszcze bardzo często właśnie w ten sposób biorą. Uchwyt na wędkę tak mam ustawiony, że opiera się o niego pierwsza przelotka, to jest takie zabezpieczenie, jakby nagle było bardziej gwałtowne branie karpia, które może się zdarzyć. Tutaj mam z tyłu uchwyt taki, który no bardzo dobrze trzyma dolnik, ale gdy siedzę na stanowisku, to tylko wędkę opieram na tym uchwycie. Gdy chciałbym odejść na chwilę, no to wtedy umieszczę tą wędkę w tym uchwycie, żeby w razie czego ryba mi tej wędki nie zabrała. Co to jest? Tak chodzi? Mocniej jak poprzednie ryby, może coś fajnego. Może to ten mój wymarzony karaś jest. Branie było chyba delikatne, nie wiem, bo przyznam się szczerze, nie widziałem całego brania. Trochę wstyd, akurat tutaj rozmawiałem z Michałem. Jak zerknąłem na szczytówkę, no to była mniej wygięta niż ją przygotowałem, więc uznałem, że coś się musiało zadziać. I tak profilaktycznie zaciąłem i no i ryba jest, więc bardzo się cieszę, że nie przegapiłem tego brania. Zobaczę, co to za ryba. Teraz dosyć długi hol, no bo z takiej dużej odległości to trzeba się nakręcić. Ale łowienie jest jak najbardziej satysfakcjonujące. No ryba już jest około 15 metrów od brzegu, bo usłyszałem węzełek od strzałówki. Jest już na kołowrotku, więc jest jeszcze bliżej ta rybka. Oby był jakiś ładny. Taka dwójeczka to by była piękna ryba do zdjęcia, do filmu. O, tutaj troszkę walczy. No to jest ryba pod 2 kilo. Nie ma może dwóch, ale jest gruba. Z wielkim brzuchem. Wyjmę jej haczyk. Piękna, gruba samiczka. Z 1,5 kilo. Piękna ryba. Dobra, nie męczę i wypuszczam. Jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać, odłożę podbiarak. Zobaczcie, wspominałem, że nabijam podajnik tak, że tworzę tą spodnią warstwę taką z peletem, który ma za zadanie po prostu cały czas być w podajniku. Więc nawet jak, nie wiem, przepłynęłaby jakaś ryba, rozsypałaby podajnik, machnęła ogonem, to zawsze jakaś tam cząstka tych pelecików na dnie koło naszej przynęty pozostaje. Do łowienia na dużej odległości wykorzystuję podajniki Banjo XR. To jest elka o masie 60 gramów. No już pięknie leci jeszcze z tym przedłużonym trzonkiem z lotkami. Leci bardzo równo i daleko. Przypon, żyłka 17, Reflo Power, haczyk numer 16, KKHB. Z bagnecikiem i na ten bagnet zakładam waftersy. Mam tu ze sobą wybór wszystkich waftersów z oferty Sonubites. Akurat jak na razie sprawdza mi się żółty, więc wykorzystuję żółty waftersik. Nabijam go na bagnet. I teraz jak ładuję ten podajnik. W związku z tym, że ten podajnik no, musi daleko polecieć i musi trochę na tym dnie leżeć, no bo brania są po około 10 minutach. Najwcześniej miałem co prawda po około 3, no, ale miałem też brania po 8, po 10 minutach, czy tam 11. Więc on musi leżeć na dnie. Część z tego podajnika oczywiście się będzie obsypywać,
Natomiast zależy mi, żeby na pewno coś tam leżało, więc wykorzystuję pelet. Z tego peletu robię dno. Wypełniam dno tego podajnika i bardzo mocno wciskam ten pelet. Bardzo często się zdarza, że jak wyciągam podajnik z rybą, czy na pusto, jak na przykład nie było brania i chcę przerzucić, to ten pelet jeszcze znajduje się tutaj, więc zakładam, że tam cały czas na dnie on jakoś tam pracuje i wabi ryby, więc to jest taka dolna warstwa. A teraz podajnik nabijam zanętą z peletem. Wypełniam foremkę, umieszczam przynętę i przypon, delikatnie tak przysypuję żyłkę i bardzo mocno z całej siły to dociskam. Foremka się przydaje, dzięki temu mogę za każdym razem powtarzalnie ten podajnik nabić. Jeszcze dodatkowo zwilżam sobie lewą rękę i jeszcze dociskam ten podajnik, żeby mi jakiegoś, o, chyba trochę przeschło, bo przykleiło mi się do ręki, więc to jeszcze wytrzyma, ale już następny będę musiał troszkę tą porcję domoczyć, więc mam nabity podajnik i muszę wykonać mocny, daleki rzut. O, jakaś waleczna ryba się trafiła. Kolejne branko, tym razem po niecałych 5 minutach już chwilę holuję, zobaczcie. Może to będzie widać. Także fajne jest to, że te brania tak w miarę regularnie są. No one może nie występują w takim czasie, powiedzmy, z dokładnością co do 2-3 minut, ale powiedzmy co do 6 minut. Więc czekam do tych 12-13 minut i przerzucam. Ale być może teraz już kolejne branie jest, było po 7, po 8, po 3, teraz jest po 5, więc być może zbyt długie przetrzymywanie podajnika też nie jest dobre, no bo się za rzadko donęca to łowisko. Trzeba pamiętać, że tam w ogóle na start nie nęciłem, więc być może błędem jest trzymanie dłużej jak 10 minut podajnika. Teraz spróbuję częściej przerzucać, zobaczę, czy to przyniesie efekt, czy brania będą jeszcze częstsze. Tak to wygląda, że im częściej mam branie, tym częściej przerzucam. Tak jakby to wyciągnięcie podajnika wcześniej napędza kolejne branie. Co by było bardzo logiczne, no bo skoro napływa w łowisko więcej ryb, no to trzeba im podać więcej jedzenia. One mogą tam zjeść, no zanęty za dużo nie pojedzą, no bo ona raczej jest pylista, robi chmurkę i jakieś tam wabi je zapachem, jakieś może pojedyncze frakcje mogą zjeść. Jedynie mogą zjeść pelet. To są drobinki, które one tam zjadają. No i oczywiście mojego waftersa. Jest już ryba do podebrania. Pewnie też będzie leszcz. Tutaj chyba teraz te leszcze dominują. Tak, już widzę go. Piękna ryba. Na razie żółty wafters działa najlepiej. No, ryba była delikatnie zahaczona, bo widzę, że już się pozbyła haczyka. Ojejku, grubasek jest. Piękna. No przyznacie, że to jest piękna ryba, więc oczywiście ją wypuszczam. Chwilę oczywiście rybę trzeba potrzymać, żeby ona nabrała siły i sama daje sygnał, że chce odpłynąć. Zostawiła mi coś od siebie. Taka mała ciekawostka. Mam ze sobą potrójny kliker. On został wymyślony, żeby, jak łowią angielscy wędkarze u siebie w Anglii na zawodach, żeby zliczać masę ryb w poszczególnej siatce, czyli jakie jest łowisko, gdzie jest dużo ryb, no to żeby pilnować, ile ryb jest w danej siatce, no to oni sobie to zliczają
poszczególnym tym klikerem, tym licznikiem. A muszę wspomnieć też, że bardzo często w Anglii obowiązują tak zwane limity siatkowe, czyli nie można mieć w siatce więcej niż jakaś określona masa ryb. Dlatego tak ważne jest zliczanie tych ryb, no bo nawet jak przekroczy się tą liczbę, tą masę ryb, no to wtedy nie liczą się te ryby nadmiarowe, które są w tej siatce, więc warto umieszczać ryby w nowej siatce. Nie jest on niezbędny na takie łowienie, ale ja sobie go wziąłem jako właśnie taką ciekawostkę, żeby później po łowieniu wiedzieć, co mi się przytrafiło. Te trzy liczniki mają trzy różne kolory przycisków. Jak widać, niebieski, czerwony, zielony. Więc sobie postanowiłem, że kolorem zielonym będę oznaczał liny. Jakby się trafił karaś, to też trafi na zielony licznik. Kolorem czerwonym będę oznaczał płocie i jazie, a niebieskie to będą leszcze. A jak złowię karpia, to będę miał go w głowie. Jaki czyściutki, chłopie, to jest wszystko brudne. Ty czystego nie widziałeś. Opa, już mam branie. Widziałeś? To jest taka, wiesz, no zabawa, branie. Tak? Mocno. Jest, spokojnie jest. Nie, no jest ryba, to jest gites, nie? No tak, ja widziałem, że miałeś nawet taki moment, że w ogóle celowo tak jakby nęciłeś, zarzucałeś, tak, chwilę odczekiwałeś. A zrywasz nieraz podajnik, także uderzy o wodę i zerwiesz, żeby się... Też, no to szybko, też na szybko. Chmurkę taką zanęty czystej. No, to też ciekawe jest, co? To gdzieś tam... Staram się też. Robi się hałas w wodzie, pojawia się chmurka i tak jakby te ryby zaciekawione przypływały w taki rejon. Facio! Chodź, Facio, do Konradka! O, tak, wreszcie. Ładna ryba, piękna. Wreszcie pierwsza sztuczka. Piękny leszcz, piękna ryba. Ile może mieć? Półtora, dwa? Półtora gdzieś tak, po półtora kilo. Dwójeczki jeszcze, do dwójeczki trochę mu jeszcze brakło. Brakuje, ale ma troszkę jeszcze brzuszka, więc... Tak, ale na tym zbiorniku ma szansę szybko dorosnąć do dwójki, także... I tak, i pływaj sobie, pływaj, rośnij zdrów. Mamy panią krąpia. Trochę zaniedbałem regularne donęcanie, zacząłem się kręcić po stanowisku, więc rzadko rzucałem podajnik i zarzuciłem, czekałem 15 minut, nie było brania, więc postanowiłem trochę to miejsce donęcić. Już postawiłem na czysty pelet, w ogóle bez dodatku zanęty. Posłałem chyba ze 3 koszyczki w łowisko, no i branie nastąpiło po niecałych 3 minutach, więc reakcja bardzo szybka. Fajnie, jak te ryby dobrze reagują na to, co nam do głowy przyjdzie. To jest bardzo przyjemne. Mam nadzieję, że teraz będę regularnie już nabijał podajnik samym peletem, bez zanęty, żeby już tam nie tworzyć żadnego zamieszania, żadnej chmurki na dnie. Po prostu ryby mają pożywienie na dnie, one mają przy dnie żerować. Na tym będzie mi teraz zależało. Zobaczymy, czy to się będzie sprawdzać. Łowię na metodę, nęcę peletem, więc to jak najbardziej karpiom też odpowiada. Woda nie jest może taka idealna dla karpi, ale już one zaczęły żerowanie, na pewno już zaczęły napychać brzuszki, więc też może się trafić karp. No to na pewno nie będzie karp. Co to ja mówiłem? O linie, o kleniu? To chyba jakaś taka właśnie ryba. Kleń? Chyba kleń będzie. To wariat. Kleń. Zobaczcie, mówiłem o niespodziankach, nie wspomniałem o kleniu, a się trafił kleń. No piękny grubasek. Jak widzicie, trzymam się żółtego, on jest dzisiaj skuteczny. Nawet tak rozmawialiśmy z Konradem. Zaproponowałem, żeby też spróbował żółtego waftersika i też u niego zadziałało, więc na razie się trzymam tej przynęty. Zobaczcie, no przepiękna ryba. Ponad 45 cm, 50 nie ma, ale
To już jest kawał grubego klenia. Zobaczcie, jaki ma brzuszek. Wielką radochę mi sprawił ten kleń. Przepiękna rybka. Oczywiście do wody. No pięknie odpływają. Reakcja fajna na nęcenie, więc nie tracę czasu, tylko zarzucam, żeby nie wyżarły wszystkiego. Pięć minutek było teraz. No nie jest tak duży, ale taki chyba był. A, ładny, ten już ładny, fajny. Już taki jagodziański, ja to mówię. Patrz, na koszu jest, Michał. Węża mam. Tutaj jest, patrz, na tym, na koszu mi siedzi. Wstępne podsumowanie tego, co się dzisiaj wydarza. Jeszcze parę, myślę, fajnych ryb przed nami, ale może tak trzeba usystematyzować, może ukierunkować się na następne godziny wędkowania. Co myślisz? Bo na początku tak jakby więcej ryb było u mnie, teraz trochę ty masz częściej brania? Tak, zdecydowanie tak. Początek należał do ciebie, teraz troszeczkę u mnie się ruszyło, fajnie. Ale na pewno to częstsze donęcanie coś przyniosło skutek. No ja tak efekty. Trochę zacząłem tutaj chodzić, nie pilnuję łowiska. Szczególnie te lesze jednak potrzebują chyba tego papu tak zwanego, więc trzeba im regularnie dosypywać, bo inaczej to widać, że jest cicho przez to się robi, nie? Trzeba próbować. Nad wodą cały czas trzeba pracować. Nie ma schematów stałych, jakichś utartych, tylko cały czas trzeba coś zmieniać, kombinować, żeby tą rybę sprowokować do brania. A jakiś kolor według ciebie dzisiaj jakoś lepiej gra, jak inne? Znaczy akurat mam połączenie żółtego z różowym, no i to fajnie zagrało. No generalnie żółty. No pochmurno było do tej pory, więc ta żółty kolor chyba jest taki najbardziej wpasowujący się w ten temat dzisiejszy, tak mi się wydaje. A ty znasz to łowisko trochę lepiej ode mnie. Czy tutaj dużo ludzie na przykład kukurydzą nęcą, jak karpiarze łowią, to dużo kukurydzą? Może dlatego też ten żółty taki... Myślę, że chyba to doskonale zna ten kolor, bo karpiarze głównie nęcą i kukurydzą i wiadomo, że kulkami i peletem, ale kukurydzy też dużo bardzo używają, więc myślę, że ta ryba spokojnie zna ten kolor i tego się nie boi po prostu, nie? Traktuje to jako naturalny pewnie jakieś swoje... No to będzie trzeba jeszcze spróbować. W związku z tym, że konkurs polegał na tym, że to jest wspólne wędkowanie ze mną, więc ja jestem otwarty na wszelkie pytania, więc jeśli jest coś, co cię nurtuje, no chociaż widzę, że masz no, duże pojęcie o wędkowaniu, no to na pewno nie jesteś wędkarzem początkującym, więc jest mi tutaj trudniej troszkę coś ci przekazać, czymś cię zaskoczyć, więc ale jeżeli masz coś, co chciałbyś się zapytać, tak, to śmiało. Doświadczenie może jakieś tam jest w wędkarstwie, aczkolwiek na przykład łowienie dystansowe, mam problem na przykład z węzłem strzałowym do strzałówki, to nie ukrywam i kombinuję i kilka węzłów próbowałem, albo są za grube, albo są no nietrwałe po prostu, tak? Mhm. Jakiego, nie wiem, jakbyś polecił, pokazał naprawdę jakiś swój węzeł, który był jakiś prosty, taki skuteczny, żeby był naprawdę, bo no moje są takie no niespecjalne. No. Zapraszam na statek kosmiczny Prestona. Super, tam dziękuję. Jest wszystko. Węzeł jest banalny. No. Wygląda topornie troszkę, ale działa dobrze. Nie wiem, czy słyszałeś, jak przechodził przez przelotki? Słychać, ale nie jest strasznie jakiś głośny, taki, żeby... To załóżmy, że to jest żyłka, która wychodzi z kołowrotka. To jest nasz kołowrotek. Okay. Czyli przewleczone przez przelotki i tak dalej. I na końcu tej żyłki wiążę pętelkę, zwykłą, najprostszą pętelkę.
Jest pętelka, dobrze, tam dociągam wszystkie te końcówki. No i odcinam końcówkę tak mniej więcej. No nie po samej krawędzi pewnie, żeby troszkę zostało, nie? Delikatnie tam. Tak. To jest to, co wychodzi... Okej, okay, z kołowrotka. Tak, czyli jak możesz sobie wyobrazić, to jest na kołowrotku i to będzie wychodzić tak jakby w tą stronę. No czyli wiem. Ten zadziorek tej żyłki, on jest tak jakby wzdłuż skierowany. Czyli nie będzie głośny, nie będzie haczył o przylotki, tak? To, co słyszałeś, jak wciągałeś, to wraca na powrocie. Okay. To wtedy słychać. Czyli tryka, tylko o przylotki. Tak, no, to dokładnie. Słychać, a jak wychodzi, tego nie słychać, bo on jest ładnie tak jakby ułożony wzdłuż. Tak, tutaj no mamy strzałówkę. Ja to sobie przekładam z ręki do ręki. No wiem, żeby było wygodnie, naturalnie. Pętelka, strzałówka. I wiążę takim, powiedzmy, tradycyjnym węzłem spinningowym. Ja nie wiem, jak on się fachowo nazywa. Spinningowy, też o nim słyszałem właśnie. Tak, węzeł spinningowy typowo. Przekładam przez tą, wkładam tutaj palec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To wystarczy. I z powrotem wracasz w tą pętelkę. W pętelkę, co stworzyłeś. O, coś takiego tak, się robi. Tak, zaciągam jak na jakimś tam, no nie wiem, na jakimś sprzęcie spinningowym. Krętliczku tak czy no, coś, krętliku, no. Tak, dokładnie, no. Okej, okay, dobra. I zaciągam. I tutaj można naprawdę bardzo blisko to ciapnąć. I ta końcówka też, ona jest delikatnie tak jakby w stronę... Tu masz tak jakby dwa węzełki. Się może wydawać, kurczę, jakie to jest toporne. Zamiast jednego węzła są dwa. Ale uwierz mi, jak to przechodzi przez przelotki... Nie jest to bardzo ogólnie. Głośne. Nawet można tą chyba tą pętlę mniejszą troszkę zrobić, nie? Tak chyba tak, czy to nie ma znaczenia? Nie ma znaczenia, myślę. Ja widziałem, jak Anglicy to robili w ogóle jeszcze dłuższą tą pętlę. Tak sobie wyobrażam, że ta dłuższa pętla to ona ładniej może się tak, wiesz, zawinąć, ale myślę, że to nie ma znaczenia. I ja w ten sposób wiążę. No dobra. Szybko, łatwo, tutaj no po ciemku teraz... prawie można ten węzeł wiązać. Tak, bo widzę, że bardzo szybki jest, no i dzięki ślicznej, bo już będę wiedział, jak to wiązać, bo naprawdę miałem z tym problem. Spróbuj sobie. No, spróbuję, na pewno spróbuję. Słuchaj, znam wędkarzy, którzy, no jak, tak jakby im się to nie podoba, ale wiem, że najlepszy wędkarz federowy na świecie właśnie tak to robi. No i a jest wystarczająco mocny, no naprawdę to jest węzeł, który wytrzymuje. Konrad! Zobacz, żeśmy gadali. No. Nie było brań. Cztery koszyki podałem. Podjechałem z tematem, no, dokładnie. Niecałe 6 minut od razu ubranie. Niesamowite to jest. Także panie Michale, nie może nas pan wyganiać z łowienia. Co tam u twojej rodziny? Jak dzieci? A w sumie to nie wiem, bo dawno nie byłem w domu, bo na rybach cały czas siedzę. Tak mieliśmy gadać, czy o co innego ci chodziło? Tak. Jagodziański Lenio. Jagodziana Brim. Jagodziana Brim. Tak jest, właśnie. O, coś mi tu nie chce. Nie chcę wskoczyć, panie. O, trzymaj panie. Uchwyt panie jest. Danie. Uchwyt jest na miejscu. O, pięknie. I się wypiął. To? Można? Można. Dobra robota. Przestraszył się. Filmowy dzień. Niedługo się skończy. Chciałbym kilka słów takiego, no już pewnie już ostatecznego podsumowania. Zobaczymy, może jeszcze coś wyniknie, bo wędzisk nie składamy. Udało nam się złowić kilka pięknych ryb. Zarówno u mnie, jak i u Konrada były ryby. Konrad później zaczął troszkę bliżej łowić, więc tak jakby w środku dnia te ryby chętniej właśnie na tym bliższym dystansie się pojawiły. U mnie się zrobiło spokojnie, ale myślę, że to też miało wpływ na to, że zdaję sobie sprawę, że trochę zaniedbałem to swoje stanowisko. Takie mam odczucie. Zresztą tutaj po rozmowie z Konradem, on też ma podobne spostrzeżenia, że trzeba to łowisko pilnować. Po prostu trzeba siedzieć, przerzucać regularnie zestaw, pilnować czas, w którym podajnik znajduje się w wodzie, żeby regularnie podawać pelet i zanętę w łowisko, żeby cały czas nowe pożywienie się pojawiało. Przypływają leszcze, które myślę dużo jedzą. Przypływają też inne ryby. No, złowiłem klenia, który ma wielki pysk, no i zjada też bardzo dużo. Miałem też inne ryby, więc one potrzebują, myślę, o tej porze dużo, dużo pożywienia. Z przynęt najfajniej się łowiło na przynętę żółtą. Na początku w rozmiarze 6 mm. Później od Konrada dostałem 4-milimetrowy waftersik i ten waftersik też jakieś ryby przyniósł, więc dzisiaj chyba żółty kolor rządził. Królem polowania, jeśli tak można powiedzieć, został Michał. Wygonił mnie z kosza, a ja naiwny się dałem
zarzucił zestaw, trzeba przyznać, że sam zarzucił zestaw, sam nabił podajnik i złowił największego leszcza. Zrobiłem mu zdjęcia, pewnie te zdjęcia będą najładniejsze ze wszystkich, które on robił, więc może nie chcieć pokazać, ale może się pochwali tą piękną rybą, bo ryba naprawdę była piękna. To był taki trochę nietypowy odcinek, no bo był z nami Konrad, też zobaczył, jak wygląda kręcenie takiego filmu, że to nie jest tylko wędkowanie i skupienie na łowieniu, że tu oprócz tego wędkowania trzeba robić też różne czynności. Nieraz wbrew logice trzeba zejść z kosza i porozmawiać, zrobić jakieś dodatkowe ujęcia, przybitki. No i to wpływa na to, że to łowisko jest niezadbane. Tak jak był taki moment, że tutaj Konrad u mnie był na stanowisku, a u niego w tym czasie było branie. Niestety już jak przyszedł na łowisko, to ryba była w zaczepie. Być może, gdyby siedział na koszu i przypilnował, no to udałoby mi się tą rybę wyjąć. Przypuszczamy, że to był jakiś duży karp. No ale zobaczymy. Dzień się nie kończy. Mamy nadzieję, że jeszcze jakąś ciekawą zdobycz Wam zaprezentujemy. No wypuszczamy Jadziunia, okej. Okay. Tylko sobie wyjmę podajnik, żeby z podajnikiem nie wypuścić. Okej. Okay. To jest. Puszczamy. Płyj maleńki. No i na zakończenie jeszcze wpadł nam taki śliczny jazik. Bardzo ładny, zdrowy opak jazika. Puszczamy drania. Głębiej go wziąć, żeby się... O! For you! Siedzi! Przetrzymałem trochę dłużej, 10 minuta. O, jakaś fajna rybka jest. Chyba, że taka waleczna na starcie. Chyba Konrad dobrze zanęcił, bo tam w jego stronę płynie. Kurde, ale to trzeba się nakręcić, co? Jakkolwiek to nie zabrzmi, bardzo to lubię. Była cisza, parę szybszych rzutów i po tych, powiedzmy, czterech takich szybkich przerzuceniach znowu zostawiłem zestaw na dłuższy czas i jest kolejna ryba, więc być może tutaj trzeba wykonywać takie po prostu kilka tych podajników, żeby to łowisko zanęcić i wtedy ten, powiedzmy, czwarty podajnik to jest już podajnik, z którym jesteśmy nastawieni już na polowanie na rybę, bo jest łowisko wystarczająco donęcone. Kurczę, to jest fajna ryba, walczy lepiej jak poprzednie, które miałem. Jakby to był leszcz taki jak Michała, to by było fajnie. Jego miał urwany ogonek, więc jak mój będzie z tej samej półki, to mu powiem, że był większy. Ale... piękny grubasek. Piękna rybka, no przepiękna, gruba, ciężka samiczka. Na bok podbierak. To się nazywa odejść z klasą.
piękny dzień na rybach dobiegł końca. Zarówno ja, jak i Konrad jesteśmy zadowoleni. Konrad miał jakąś fajną rybę, no niestety nie miał szczęścia, bo weszła w zaczep. Mnie się trafiły oprócz leszczy dwa rodzynki w postaci klenia i pięknego lina, więc też jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że porady zawarte w tym filmie przydadzą się też podczas waszego wędkowania. Tobie chciałbym, Konradzie, podziękować, że wybrałeś mnie, żeby razem powędkować. Jest mi naprawdę niezmiernie miło. To ja właśnie powinien podziękować, że mnie wybraliście na to wędkowanie. Ale to nie ja wybieram. Poznać Cię osobiście i połowić naprawdę mega mi było przyjemnie. Super, mnie naprawdę się bardzo miło. Taki malutki prezencik dla Ciebie. Świetnie, super. Bardzo na pewno proszę. Się przyda. Mega sprawdzają się, stabilność w locie, rewelacja. Tak. Na to czekało kupę wędkarzy. Także bardzo dziękujemy, że dotrwaliście do końca filmu. Jeśli film się spodobał, to pozostawcie łapkę w górę, pozostawcie komentarz pod tym filmem. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam na media społecznościowe, na Facebook i Instagram Preston Innovations Polska. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Kurczę, Michał, ty mi takie trudne zadania dajesz. Ja zacinam rybę ze 100 metrów. Muszę 105 czy 106 obrotów zrobić i muszę jeszcze ci gadać do tego tyle czasu.